Tam podbijemy jeszcze, czy zostawimy tam? Tutaj ołtarz, w tym miejscu, znaczy moja mama stawiała go, jak ja pamiętam, od zawsze, nie? Znaczy stał w tym miejscu do momentu, kiedy po prostu nie zaczął się zmieniać trasy. Także to jest takie miejsce, gdzie ołtarz był zawsze. Ten ołtarz akurat jest stary, on ma ponad 65 lat akurat. Te rumy, które tutaj będą stawiane, te podesty, to są stare rzeczy. Jak ja był bajtel, mały, 5 lat, to już lotał koło tego ołtarza, my tam ryceli, nie lotaj po tych tepichach, nie po pomarasi już, nie. Ja się kuzyna pytał, nie, Wela mogą mieć te rany, te ramy, ten ołtarz, bo ja pamiętam, jak był mały, jak on był mały, to już pamiętam, nie. Czyli to 65 lat będzie miało na pewno. Trzeba przygotować materiały, troszeczkę czasu wcześniej poświęcić. No następnie, jak jest przygotowany, wcześniej wstać, przyjść, zacząć to montować. Ile czasu to trwa? No myśmy tak przez tydzień czasu zaczynali koncepcja, jak to zmontować, jak to poskładać. No i wczoraj żeśmy trochę czasu też poświęcili na to, żeby mieć już materiał i całą jakby otoczkę tego ołtarza przygotowaną. Dla mnie jest to bardzo ważne, ponieważ już jako dziecko, miałam 4 lata, mama mnie posyłała do sypania kwiatków. I wiem, że to Jezus idzie i jestem po prostu świadoma tego, że żywy Jezus idzie i wierzę w Niego i to jest dla mnie najważniejsze.